Witam w studiu wyborczym tuć.pl. Naszym gościem jest pan profesor nadzwyczajny Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, a zarazem przewodniczący zarządu Nowoczesnej Regionu Łódzkiego. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jest pan kandydatem do jesiennych wyborów parlamentarnych z ramienia Koalicji Obywatelskiej w okręgu numer 9, rzecz jasna, w Łodzi. Dla ścisłości dodajmy, że pozycja piąta na liście tegoż ugrupowania. Wielokrotnie deklaruje pan przywiązanie do Łodzi, do lokalnej społeczności. Proszę zatem powiedzieć, skąd pomysł, skąd decyzja na kandydowanie do parlamentu? Ta decyzja oczywiście jest konsekwencją pewnych decyzji wcześniejszych, a więc decyzja o starcie w wyborach samorządowych i ten wynik, który osiągnąłem, a więc 11 tysięcy na samym Polesiu, no to był wynik rzeczywiście imponujący, był to trzeci wynik po pani prezydent Hannie Zdanowskiej w Łodzi. I w wielu rozmowach zarówno z panią prezydent, jak i z Katarzyną Lubnauer doszliśmy do wniosku, że ten potencjał należy wykorzystać. I wykorzystaliśmy go oczywiście w wyborach do Europarlamentu, a więc z szóstego miejsca uzyskując trzeci wynik w Łodzi, a więc 6,5 tysiąca głosów, pokazał, że należy właśnie inwestować w młode twarze, nowe osoby, pełne energii, zaangażowania, które chcą wnieść taki powiew świeżości do polityki. I w tych rozmowach właśnie z panią prezydent stwierdziliśmy, że tak, ten element samorządowy, a więc ja na tym piątym miejscu reprezentuję nie tylko Nowoczesną, nie tylko Koalicję Obywatelską, ale także im chyba przede wszystkim ten element samorządowy jako przewodniczący Rady Miejskiej, który pokaże, że od roku praktycznie działając jako przewodniczący, będąc blisko Łodzian na ulicach, na skwerach, parkach, skrzyżowaniach, że jestem obecny, rozmawiam i że chcę przenieść właśnie ten element taki bardzo bliski drugiemu człowiekowi, do polityki krajowej, a przede wszystkim zapewnić, żeby głos Łodzi był słyszany i słyszalny i żeby te sprawy nasze łódzkie rzeczywiście donośnym głosem wybrzmiewały w Sejmie. Jeżeli mowa o polityce krajowej, tak, z perspektywy tutaj Łodzi, samorządu łódzkiego, które z tych działań programowych obecnej ekipy rządzącej widziałby pan jako te, które powinny być kontynuowane w przyszłej kadencji sejmowej? Z pewnością należy kontynuować wszystkie te programy socjalne, które już zostały zaproponowane i są realizowane, a więc 500+, a więc ta wyprawka, a więc też w mojej ocenie na przykład 13 emerytura, przy czym ja byłbym raczej za emeryturą bez podatku, ponieważ ona daje konkretne pieniądze miesięcznie, 200 zł, w zależności oczywiście od wysokości emerytury dla obywatela, który może liczyć się z tym, że to będzie świadczenie, które jest to miesięczne, stałe i on wie, że ta emerytura jest wtedy wolna od tego podatku i w mojej ocenie jest to sprawiedliwe rozwiązanie, no bo jeżeli całe życie płaciliśmy podatki, dlaczego na emeryturze, która jest przecież realizowana z tych pieniędzy, które płacaliśmy, jeszcze ma to być opodatkowane dodatkowo, więc byłbym absolutnie za tym, żeby emerytura była bez podatku, ale uważam z drugiej strony, że państwo musi stawiać na aktywność, pracowitość, przedsiębiorczość, pomysłowość obywateli, a więc musimy doceniać pracę. To praca musi się opłacać, nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której życie jakby z samych świadczeń socjalnych będzie bardziej opłacalne niż w ogóle podejmowanie jakiejkolwiek aktywności zawodowej i jako oczywiście osoba młoda jestem absolutnie za tym, żeby doceniać i premiować właśnie wszelkie inicjatywy, szczególnie ludzi młodych, którzy wchodząc na rynek pracy, no nie mogą przecież stawiać z góry na świadczenia socjalne, ale wręcz przeciwnie, na swoją aktywność i swoją przedsiębiorczość. Mhm. A jeżeli chodzi o program realizowany przez obecnie rządzącą ekipę, które z działań uważa pan, że powinny być zmodyfikowane w przyszłej kadencji, a być może jakieś wymagałyby rzeczywiście wręcz zaniechania? Absolutnie destrukcyjne jest to, co się wydarzyło i dzieje na naszych oczach w zakresie szeroko pojętej wymiaru sprawiedliwości. To wszystko, co się wydarzyło wokół Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych. Cała afera w Ministerstwie Sprawiedliwości pokazała, odkryła jedną twarz partii rządzącej. Obudę, zakłamanie i dążenie jedynie do realizacji swoich partykularnych interesów. To wszystko, co wydarzyło się w ministerstwie, ta fala hejtu, która się wylała na pierwszą prezes Sądu Najwyższego, w mojej ocenie ukazała twarz zdegenerowanych ludzi, którzy doszli do władzy i którzy za wszelką cenę, niszcząc nawet drugiego człowieka, chcą zrealizować swoje, wyłącznie swoje albo partyjne, albo osobiste cele. Mhm. A wracając jeszcze do rzeczywiście programu, który realizuje Prawo i Sprawiedliwość. Ale to jest program, to ponieważ, jest właśnie też program. Znaczy myślę, że ewentualna fala hejtu, tak, ponieważ sprawa jest jakby tutaj w toku, nie chcielibyśmy w naszej audycji tutaj ferować wyroków, bo też nie do nas
to należy. Ale wracając do rzeczywistego programu, tak? Wymienił pan, że na pewno te projekty socjalne wymagają kontynuacji. Czy może widziałby pan gdzieś jeszcze w rzeczywiście tej działalności programowej obecnej ekipy rządzącej, no takie projekty, które wymagałyby korekty, ewentualnie w ogóle zaniechania? Partia rządząca, dochodząc do władzy, na swoich sztandarach wywiesiła hasła bardzo chlubne, że podniesiemy efektywność sądownictwa. To jest właśnie to. A my nie widzimy podniesienia efektywności sądownictwa. Wręcz przeciwnie, ten czas procedowania wszystkich spraw w sądach się wydłużył. A więc to, co wspomniałem, ta cała afera, to jest tylko efekt tych działań. A więc wymiana osobowa sędziów w sądach nie miała na celu podniesienia szybkości wydawania wyroków, tylko wręcz przeciwnie, wymianę po prostu osób na inne, a więc te, które będą posłuszne władzy. Jest to najlepszy przykład kolesiostwa. Czyli wymiar sprawiedliwości jest naprawdę to ta sfera, co zostało zniszczone. Jakie punkty pańskiego programu uważa pan za najważniejsze, które wymagałyby rzeczywiście takiego pilnego podjęcia w tej przyszłorocznej kadencji, w której ubiega się pan o mandat? Ja, stojąc miesiącami praktycznie na ulicach Łodzi, w ostatnim okresie, w czasie tak zwanych dyżurów Rady Miejskiej w Łodzi, usłyszałem od mieszkańców, szczególnie Widzewa, ale nie tylko Widzewa, bo i Janowa, Olechowa, i tego Śródmieścia Starego, usłyszałem, że ten przejazd na Widzewski jest jednym z kluczowych inwestycji, które powinny zostać zrealizowane, i one powinny zostać zrealizowane natychmiast praktycznie, a więc to przejście, przejazd dla samochodów, ponieważ ulica Niciarniana korkuje się i praktycznie ta część Łodzi jest odcięta od przejazdu na stoki. To jest inwestycja, którą się zrealizuje jak najszybciej, i w czasie kampanii samorządowej padały zapewnienia ze strony kandydata wtedy na prezydenta PiS-u i ministra infrastruktury, że jest pełnią wszystkich starań, aby ta inwestycja zakończyła się. Do dzisiaj nie zostało to zrealizowane. Ja zapewniam, że będę też za tym, żeby stworzyć takie lobby łódzkie. Mamy 10 posłów z Łodzi wybieranych, 30 z województwa, a ten głos Łodzi ani województwa nie wybrzmiewa w Warszawie. Dlatego ja byłbym bardzo za tym, aby stworzyć taką jedną silną grupę ponad podziałami, czy jest to Koalicja Obywatelska, PiS, czy inne ugrupowania. Powinniśmy razem, ramię w ramię, walczyć o nasze interesy łódzkie. Rozumiem. W swoim programie akcentuje pan dość mocno, co nie dziwi, aktywność na rzecz szkolnictwa wyższego. Tak. Jak ocenia pan obecną sytuację w tej sferze, no nie tylko jako działacz aktywny politycznie, ale również jako praktyk akademicki? Patrzę z niepokojem na zmiany w szkolnictwie wyższym, bo mam nieodpartą wrażenie, że minister Gowin, nazywając część swoich reform, ja nazwę je deformami, konstytucją dla nauki, wchodzi daleko w autonomię uczelni, a więc ingeruje w tą autonomię. Nawet za czasów komunistycznych uniwersytety cieszyły się autonomią i to one decydowały o kierunku, o tworzeniu kierunków studiów i tak dalej. Teraz to się zmienia i to jest bardzo niepokojące. To, czego absolutnie brakuje w szkolnictwie wyższym, to oczywiście, że dofinansowania, większych pieniędzy, a więc aby ta nauka była na światowym poziomie, brakuje nam po prostu zwyczajnie pieniędzy do realizowania projektów naukowych. I nie chodzi tylko o wsparcie kierunków technicznych, przy czym one przyczyniają się bezpośrednio do rozwoju technicznego kraju, ale także humanistyki. Bez wartości nauka jest pusta, jest jedynie tylko postępem technicznym, a więc te wszystkie kierunki humanistyczne, socjalne też muszą być wspierane, i to bardzo mocno wspierane. Ale ja przyznam szczerze, że jest taki jeden pomysł, który ja już myślałem, że będę chciał zacząć realizować w samorządzie, a więc takie stworzenie konsorcjum pracodawców, przemysłowców, samorządu, do tego jeszcze dołączyć przedstawicieli uczelni wyższych, a więc żeby rynek reagował w takim połączeniu z uczelniami i samorządem na wszystkie te potrzeby, które są właśnie na rynku pracy. A co pańskim zdaniem jest takie najbardziej pilne? Na co cierpi dziś szkolnictwo wyższe? Uczelnie wyższe, te problemy, z którymi się borykają, to... Największy problem to, że młodzi ludzie kończący studia nie widzą jakby swoich perspektyw na uczelniach. To jest przerażające, dlatego, bo ja widzę jakby lukę pokoleniową, która teraz będzie powstawała. Nie jest atrakcyjne po prostu zostanie na uczelni pod żadnym względem, pod względem finansowym, pod względem ścieżki kariery naukowej. Ta ścieżka do tej pory była bardzo często bardzo trudna i bardzo długotrwała. No ja, patrząc na swoją karierę naukową, zaczynając w wieku 24 lat po studiach, w wieku 38 lat dotarłem do habilitacji profesury tej nadzwyczajnej. To jest 14 lat, oczywiście to jest bardzo szybka ścieżka, ale są przykłady karier naukowych, gdzie w wieku 50-55 nadal habilitacje się nie zakończyły. To jest moim zdaniem największa bolączka teraz szkolnictwa wyższego w Polsce, a więc aby ci młodzi ludzie w wieku jeszcze przed 40 byli konkurencyjni w stosunku do swoich kolegów, koleżanek na zachodzie.
Deklaruje pan, że w przyszłym parlamencie chciałby pan za wszelką cenę, no właśnie, czy za wszelką cenę prowadzić działalność ponad podziałami. Wierzy pan w rzeczywistości, że jest to możliwe w dzisiejszej sytuacji politycznej, patrząc na debatę polityczną, na demokrację w Polsce? Nas jako przedstawicieli posłów czy senatorów wybierają mieszkańcy tego miasta. I to oni mają konkretne oczekiwania względem nas. I naszym zobowiązaniem jest realizacja właśnie postulatów mieszkańców naszego, Łodzi. Dlatego ja uważam, że ponad wszelkimi podziałami partyjnymi, tak jak to się dzieje też w Radzie Miejskiej w Łodzi obecnie, ja uważam, pierwsze zdanie, które wypowiedziałem, jak zostałem wybrany na przewodniczącego, że w tej sali obrad, a więc dużej sali obrad Rady Miejskiej w Łodzi, odkładamy politykę i działam jako samorządowcy. Ja, będąc posłem, odkładam legitymację partyjną. Ona nie jest najważniejsza. Najważniejszy jest interes łodzian i tego, żeby po mojej kadencji czteroletniej mógłbym spojrzeć sobie w twarz, ale przede wszystkim łodzianom i powiedzieć tak, w ciągu 4 lat zrealizowaliśmy szereg projektów, które są dla was i których rozmawialiśmy na ulicach tego miasta. Dziękuję panu przewodniczącemu za rozmowę, a państwa zapraszam do śledzenia kolejnych materiałów Studia Wyborczego tuLódź.pl.